Ostatni cichociemny było ich 316. Cichociemni, czyli żołnierze polscy szkoleni w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych. Wysyłani byli do okupowanej Polski początkowo z Wielkiej Brytanii, a następnie od końca 1943 roku z bazy we Włoszech. Wszyscy byli ochotnikami. Jednym z cichociemnych był major Aleksander Tarnawski, pseudonim Upłas. W 1943 roku zaczęła się jego historia. Kiedy zgłosiłem się, zaproponowano mi zostanie cichociemnym i ja się na tę propozycję zgodziłem. No, to był gdzieś rok bodajże 43 chyba. My no byliśmy żołnierzami, którzy zostali, czy mieli zostać zrzuceni na teren okupowanej Polski. Oczywiście zdawałem sobie sprawę i my zdawaliśmy sobie sprawę, że te 316 to nie ma znaczenia żadnego militarnego, no bo skąd nie, kiedy tutaj milionowe armie ze sobą potykają się, ale wiedzieliśmy, przynajmniej ja tak sobie wyobrażałem, że konspiracja konspiracją, ale każdy lądowanie cichociemnego, mimo że było otoczone tajemnicą, ale były przecież te placówki odbiorcze i tak dalej, to odbija się szerokim echem wśród ludności. No i to jakiś dodaje otuchy tym ludziom, którzy tam musieli podczas tej okupacji egzystować. Przed pierwszym skokiem bałem się jak cholera i mówiłem, cholera, nie skoczę, bo przed pierwszym skokiem zrobili nam taki oblot, żeby zorientować się tutaj w samolocie i z tą dziurą w kadłubie, przez którą się skacze. I pomyślałem, jak spojrzałem w dół na ziemię, pomyślałem sobie, cholera, nie skoczę. Ale nazajutrz, proszę pana, proszę pani, i wziąłem, jak ten dispatcher, czyli wikidajła, powiedział go, wziąłem, wyskoczyłem i dopiero zobaczyłem, jaka to euforyczne doznanie jest ten skok, proszę pani, kiedy samolot gdzieś odlatuje, a tu człowiek wisi w powietrzu, cisza dookoła. No naprawdę radzę pani spróbować. Specyfikacja służby cichociemnych wymagała wyboru ludzi ze specjalnymi predyspozycjami. Każdy się człowiek boi, bo brak bojaźni to jest jakaś nienormalność. To jest tylko cała historia polega na tym, że odwaga moim zdaniem polega na tym, że jeden w obliczu jakiegoś niebezpieczeństwa jest sparaliżowany ze strachu i niezdolny do żadnych działań. Natomiast człowiek odważny, widząc to zagrożenie i bojąc się, równocześnie jednak myśli, jakby z tej sytuacji wybrnąć. O, i to jest moim zdaniem właśnie ta historia między człowiekiem odważnym, a tchórzem, który trzęsie się ze strachu. No. Wojna to jest straszna rzecz i ci różni durnie, którzy tylko chcą, żeby z jakichś powodów, żeby znów wojna była, no to są jakieś imbecyle, których warto by dziś wystrzelić w kosmos. Ja uważam, że każdy z nas ma wpływ taki czy inny na przyszłość, a na przeszłość już nie mamy żadnego wpływu. To jest już przeszłość
i nie ma się tym co zajmować, bo co, nie odwrócimy przeszłości. Pan Aleksander odwiedził Słowaka w Chorzowie, aby opowiadać uczniom o tym, co przeżył. To niezapomniana lekcja historii wykładana przez świadka tamtejszych wydarzeń. Takie przesłanie w trzech punktach mogę to ująć. Po pierwsze, żeby być uczciwym człowiekiem. To znaczy, to jest duże pojęcie o dużym możliwości, ale w każdym razie, żeby nie krzywdzić nikogo, ani żadnych istot żywych, zwierząt i tak dalej. I dalej, żeby pomagać wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, żeby ta pomoc i poza tym, żeby być odważnym w sensie cywilnym, żeby się nie bać, że się tego, że się narazi na pośmiewisko, na przykład, że uczeń staje w obronie drugiego ucznia, który z tych czy innych powodów nie może się bronić, jak to często bywa, i jest po prostu no, prześladowany, ale albo jest niepełnosprawny, to jest jedna z takich zasad. A druga rzecz, żeby mieć w życiu jakąś namiętność w sensie zdobywania wiedzy, czy zajmowania się jakimś problemem naukowym, to żeby mieć pasję, jednym słowem, to jest najważniejsza rzecz, bo człowiek bez pasji to jest taki beznamienny, a pasja może być różnorodna. Jeden może postanowić, że się zacznie uczyć na gry na gitarze, no i będzie to kontynuował, będzie o tym myślał. To jest ta pasja życia. I trzecia rzecz, żeby nie angażować się w jakiekolwiek ideologię, bo każde zaangażowanie się w jakąkolwiek ideologię prowadzi do tego, że człowiek przestaje myśleć logicznie, a w ekstremalnych warunkach może nawet robić rzeczy złe czy szkodliwe. Jesteśmy dzisiaj w szkole w Słowaku, w Chorzowie, i mamy wyjątkowego gościa. Czy możemy kilka słów powiedzieć o ostatnim cichociemnym, który tutaj dzisiaj nas odwiedził szkołę? To jest pan Aleksander Tarnawski, wspaniała osobowość, poza tym kolega szkolny mojego ojca, poza tym, jakby na to nie patrzeć, to jest też absolwentem Słowaka, wcześniejszego Słowaka, w związku z tym też jest moim kolegą szkolnym. Ale to jest wspaniała postać, przypomina mi mojego ojca, czuję, że i szkoła, którą kończył mój ojciec z panem Tarnawskim, i szlak bojowy wyrobiły w nich pewne cechy, które mi są bliskie i dość łatwo mi to skojarzyć z ojcem. Dwóch cichociemnych z Chorzowa. Ja zapytam teraz o pana tatę, o wspomnienia, które on opowiadał, o swoich akcjach, o cichociemnych, o tym, co przywiózł z wojny. Ojciec przede wszystkim nie lubił mówić o tym. Do 56 nic nie wiedzieliśmy o tym, bo ojciec był nękany przez UB. Mogę dodać, kiedy się rodził mój brat młodszy w 50 roku, nagle tata zniknął. Ja byłem za mały, żeby to pamiętać, ale mama opowiadała. Przyszli po niego ubecy i go do więzienia
na posterunek UB, który w czasie wojny to był posterunek Gestapo, więc godni następcy się tam pojawiali. To było na placu, koło Teatru Chorzowskiego, tego centrum, nie rozrywki, tylko tego centrum tutaj, przy dziecięcym szpitalu. I tam jeden z tych cudownych ubeków kazał mu rozebrać i skakać nago po celi. I po jakimś czasie na wywiadówce spotykają się, mój ojciec wchodzi na wywiadówkę, patrzy, ten facet, który go ćwiczył, mówi tak: no wiesz, Edek, takie były czasy. Nie były takie czasy, tylko ludzie byli tacy i to warto pamiętać. A ten człowiek, pan Aleksander Tarnawski, mój ojciec, pokazują, że ludzie nie muszą być tacy. Nie muszą być tacy. Na niektórych to trafia, że lubią być tacy, a ci nie lubią. Pan Aleksander to jest wspaniała postać. Taka pomnikowa i czyściutka jak kryształ. Jacy byli właśnie ci cichociemni? Pan na ojciec opowiadał. Takich ludzi jest? Są jeszcze dzisiaj tacy ludzie? Na pewno są, bo to nie są jednostki, ale coraz trudniej utrzymać klasę w tym zwariowanym świecie. To są ludzie, którzy klasę zachowali aż do teraz. Oni trzymają się pewnych kanonów i bez kompromisu. Tu nie ma pół tonu, tu nie ma takiego pół światła. To jest albo, albo. To jest albo jesteś, świnią się nie jest cały czas. Inaczej, świnią się nie bywa, świnią się jest. Więc jak się raz jest, jak się bydlakiem jest raz, ja przepraszam za te słowa, ale ja muszę to nazywać tak. Jeżeli ktoś jest człowiekiem nieprawym, to nie jest tak, że on raz jest nieprawym, a później cały czas prawym. On po prostu jest nieprawy. Tak bym to nazwał. Oni się chyba nie skompromitowali w ciągu życia. Ja powtarzam, że ludzie się nie zmieniają, ale chcę jeszcze zapytać o to, oni się niczego nie bali, nie bali się śmierci, zupełnie niczego? Ja mówiłem tutaj na sali, ojciec się nie bał śmierci. Ojciec ostatnie lata życia przeżył, był sparaliżowany po prostu. Przeżył tak i w pierwszych dniach tego paraliżu ojciec mówi do mnie: Janek, wiesz co, załatwiłbyś na kopalni arszenik dla mnie tego. Ja mówię: tato, co ty chcesz mnie do więzienia na wiele lat wpuścić? No wiesz, co to jest takie życie dla mnie. I to jest jak gdyby pokłosie tego, czego ich nauczono w czasie szkolenia. Każdy z cichociemnych był wyposażony w arszenik, w fiolkę z arszenikiem, więc dla nich to nie było strachem umierać. To było coś, co było związane z tym, co oni robili. A dlaczego? I ta prośba też wiązała się z tym, że on się śmierci nie bał. W związku z tym ja myślę, że na akcję też chodził jak do normalnej roboty, bo musiał być taki wyrachowany, taki, bo nie można emocjami się w czasie walki posługiwać. To jest tak samo, jak bokser się trochę zapali za bardzo, to nie wiadomo, kiedy dostanie knockout. On musi w sposób techniczny, wyrachowany to wszystko robić. Ale wracając, ojciec nigdy go nie ekscytowała śmierć. Zawsze ją traktował jako zło ostateczne i coś, co prawdziwym ludziom radość z tego nie przystoi. 91 cichociemnych walczyło w Powstaniu Warszawskim, poległo 18 z nich. W czasie wojny zginęło w sumie 103 cichociemnych. 9 zostało zamordowanych przez władze komunistyczne w powojennej Polsce.